Kolejna sesja do Vivy, no i muszę Państwu zdradzić tajemnicę, bo tutaj było tak kobieco, ale też, czego się nie spodziewałem zupełnie, dziko. Tutaj producentka krzyczała, bądź jak bardziej jak Marilyn Monroe, tutaj fotograf krzyczał, więcej seksu. No i cudowna w ogóle energia. Nie wiem, Pani Kasiu, czy w ogóle dzisiaj była Pani gotowa też na takie zdjęcia? Myślę, że tak, dlatego że ostatnio przeszłam dosyć dużą metamorfozę. Schudłam 17 kg, to też zawsze dodaje kobiecości. No i powiem szczerze, że pierwszy raz ze sklepu spożywczego wyszłam na To prawda, dzisiaj działu warzywnego nie zrobiliśmy. Luksusowo jest tak, że z działu na białowego prosto w elegancję i luksus. My bawiliśmy się świetnie. Państwo zapraszamy do kiosku, bo tam zobaczycie efekty. Ale tak jak Pani wspominała niejednokrotnie, żeby przejść do tej radosnej części i zbudować siebie, czasem trzeba coś zamknąć, w tym przypadku małżeństwo. Ja jechałem z taką myślą tutaj dzisiaj, żeby zadać takie pytanie na otwarcie. W jakim miejscu życia jest Pani dzisiaj? W bardzo dobrym. Mam dużo energii, idę do przodu, wszystko jest w porządku. Zawsze to, co się wydarza w życiu, jest po coś. Sprawa została zamknięta, otwiera się nowe życie, nowa ja, także ja jestem pełna optymizmu. Myślę, że jeszcze będę bardzo szczęśliwa w życiu. Czy to jest trochę tak, bo że jednak trudno jest na przykład obudzić się w któryś sierpniowy dzień, kiedy sprawa z takiej prywatnej staje się publiczną, bo wszystkie portale o niej piszą. Czy to nie jest taki dodatkowy minus tego, że przecież próbujemy siebie zbudować na nowo, próbujemy iść dalej? A jeszcze może na to samopoczucie wpływa faktycznie to, że żyje tym cała Polska? Tak naprawdę, jeśli ktoś jest aktorem, prezenterem telewizyjnym, czy tak jak ja, dziennikarką specjalistyczną robiącą programy o czytaniu etykiet, świadomych wyborów konsumenckich, no to zawsze w ten zawód wpisana jest ta publiczność, to bycie osobą publiczną. Okay. I musimy się na to godzić. To jest trochę tak, jak zawsze śmieję się, jak do jakichś, nie wiem, zawodów kulinarnych, które są o mięsie, stają wegetarianie, którzy na mięso nie mogą patrzeć. No, my musimy sobie zdawać sprawę jako osoby publiczne, że ludzie będą się interesowali naszym życiem. To też jest, tylko od nas w zasadzie zależy, jak dużo tego życia sprzedamy w mediach społecznościowych. Ja akurat ani nie chwalę się ani dziećmi, ani nie chodzę na czerwone dywany, ani nie bywam na wielkich galach, ani nie chodzę na otwarcia galerii butów czy jakichś innych guzików, no ale też nie widzę powodu, dla którego właśnie nie mam nie udzielać wywiadów, nie być w mediach, no bo w końcu jestem osobą medialną, ale muszę też powiedzieć, że cała ta moja historia wielu kobietom dała nadzieję, w podobnej sytuacji oczywiście, otuchę, to, że może być lepiej, że możemy sobie z tym poradzić i też w jaki sposób sobie z tym radzić. Więc o tym zawsze będę opowiadać, bo zawsze wspieram kobiety. Natomiast na pewno nie usłyszy Pan niczego szczegółowego dotyczącego mojego życia prywatnego. Absolutnie, nawet nie szukam takich wątków. Bardziej zadając to poprzednie pytanie, myślałem właśnie o tym stawianiu granic w showbiznesie, bo na przykład pamiętam, jak Pani, rzucam 12-14 lat temu, nie pamiętam dokładnie, odwiedziła moje liceum, by nagrać pewnie kolejny odcinek Wiem, co jem, bo pamiętam, że byłem bardzo podekscytowany, bo właśnie tylko z tym wtedy Panią kojarzyłem. Wtedy mam wrażenie, że jednak nie wiedziałem o Pani prywatności nic. Nie było potem żadnych takich rzeczy, których jednak człowiek żałuje, przesuwając te granice, mówiąc o sobie coraz więcej. Myślę na przykład o sesjach zdjęciowych, na które nie decydują się wszyscy. To prawda, natomiast musi Pan mieć świadomość, że mój były mąż był politykiem. Oboje byliśmy zatem osobami publicznymi i no, zdarzały się nam sesje. Zawsze to było uzgadniane we dwójkę. No teraz już tych sesji nie będzie, teraz będę tylko ja.